Idę w kolejnym filmiku, jeżeli obraz jest ucięty, przypominam, opcja pełny ekran, żeby po prostu oczy nie były ucięte Przechodzę z obiecanym filmikiem z ulubieńcami Obiecałam kilku osobom, że nagram ulubieńców kosmetycznych, w sensie kolorówkowych Kilku ulubieńców kolorówkowych I teraz tak Makijaż pasowałam do mojej bordowej dzisiejszej sukienki, jest takich właśnie bordo-brązach Oraz takie przełamanie, takim, powiedzmy, takimi moralowościami i od tego może zacznę, dlatego że praktycznie duże rzeczy, które mam dzisiaj w tym makijażu, ten makijaż też mi się osobiście bardzo podoba, jest taki bardzo urokliwy, faktycznie tutaj bym wskazała jako ulubieńcy Zacznijmy może od pomadki, ta pomadka w przepięknym, takim dziewczęcym, takim bardzo ujmującym, że tak powiem, bróżystowym, ale ma to 0,7, już pokazuję Tak wygląda i już otwieram, otwieram Taki kolor. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Przepięknie do właśnie takich różnych e, bordowości. E, drugi ulubieniec. E, nie wiem na ile to widać w takim filmiku, ale tusz, który aktualnie używam. Jest to tusz Sticky Maxa, Cover Girl, jak e, dobrze wymawiam. I e, to jest tusz taki krucze czarny, wręcz mokry e, i pogrubiający. Ja generalnie nie, nie używam. E, tuszu wydłużającego, tylko bardziej pogrubiające dlatego, że i przyciemniające, dlatego, że ja mam długie rzęsy, e, natomiast e, właśnie, żeby je pogrubić e, i generalnie mam e, jasne rzęsy, także po prostu, żeby kolor był e, krótsze czarny. Chociaż, chociaż muszę przyznać, że pewne odcienie maskar typu granat, e, burgund, jakieś borda, butelkowe zielenie e, i taki ciemny, powiedzmy taki, bym powiedziała, Gorzko Czeka do e, również lubię. Po prostu te same kolorce lubię jako kreski. E, to też właśnie między innymi jako właśnie tusz. Kolejny to e, korektor e, z Sien, e, który był kiedyś do kupienia do Dokupiłam w ogóle ja mam wtedy zapas, bo mi się bardzo spodobał. Jego ja używam jako korektor bardziej jako e, baza i sprawdza mi się idealnie na powiekę górną oraz e, w kącik. W kącie po prostu bardziej, żeby po prostu e, ujednolicić o, że tak powiem. Dlatego, że jak na przykład daje jakiś błysk w kącik, to raczej na NYX Glitter Primer. I na koniec pokażę paletkę, do której powróciłam ostatnio, czyli Morelową z Glam Shopu. I szczególnie mi się dobrze oczywiście używa maty z tej palety, bardzo ładna, urokliwa właśnie ta Morela. To jest między innymi z tej, już może pokażę, chyba jednak pokażę w innym filmiku te cienie. Bo pokażę dokładnie, też cóż tam zrobiłam. Wszystkie błyski, że tak powiem, wydobyłam, stawiałam tylko maty, które mi się y, podobają. Znaczy, w sensie cienie z tej palety